Witamy Państwa na takim temacie, który przynajmniej w naszym środowisku prawników, a w szczególności prawników technologicznych, jest najgorętszym tematem 2017 roku i zapewne będzie najgorętszym tematem przyszłego roku, czyli rozporządzenie o ochronie danych osobowych, a dzisiaj w szczególności o zderzeniu tego rozporządzenia z technologiami. Ponieważ było sporo o blockchainie, szyfrowaniu i przyszłości, to ja tak na czystą rozgrzewkę do panów takie krótkie pytanie z prośbą o krótkie odpowiedzi. Czy blockchain, państwa zdaniem, w szczególności blockchain, który w teorii w zasadzie ma zaimplementowany taki no taką właściwość, że te dane są nieusuwalne, czy taki blockchain będzie zgodny z RODO? I druga rzecz, jak się szyfrowanie ma do tego blockchaina? Może, panie doktorze, pan zacznie, a później będziemy przekazywać głos. Słychać mnie. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Szanowni państwo, no to jest wyzwanie, cała reforma jest wyzwaniem i blockchain jest jednym z takich wyzwań. I przykład takiego konfliktu dwóch, tak sobie myślę teraz na bieżąco, takich dwóch wartości, dlatego, bo z jednej strony samą istotą blockchaina jest niezaprzeczalność. Czyli w momencie, kiedy się pozbawi ten chain, czyli ten łańcuch jednego ogniwa, no to on przestaje być łańcuchem, w związku z tym przestaje pełnić swoją istotę. Sama niezaprzeczalność jest rzeczywiście, wydaje się, bardzo trudna do pogodzenia, na przykład z prawem do bycia zapomnianym wynikającym z RODO, czyli z prawem do żądania usunięcia swoich danych. Zawsze następuje jakiś taki etap w działaniu organizacji, kiedy już przestaje mieć podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych i wtedy prawo do bycia zapomnianym się aktywizuje. Każdy obywatel ma prawo żądać usunięcia tych danych osobowych. No i teraz, jeżeli istotą jest niezaprzeczalność, to to prawo będzie bardzo trudne do zrealizowania, bo inaczej byśmy całą technologię rozczłonkowali. Z drugiej strony, jeżeli wprowadzilibyśmy prawo do usunięcia danych osobowych, czy wyłączylibyśmy prawo do usunięcia danych osobowych, to pozbawiamy obywateli, czy osoby, których dane dotyczą, jednego z podstawowych praw, jak prawo do usunięcia danych. W związku z tym, to jakby temat dla Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych bardzo ważny, dla Grupy Roboczej artykuł 29 bardzo ważny. My w Ministerstwie Cyfryzacji gromadzimy specjalistów od blockchaina, rozmawiamy, spieramy się w tym zakresie. Może uda się wypracować takie rozwiązanie, które pogodzi tak, tą technologię z ogólnym rozporządzeniem. Natomiast tak jak mówię, zastanawiam się, czy sama istota technologii, którą jest niezaprzeczalność, nie stoi w sprzeczności z istotą ogólnego rozporządzenia, jednym z praw podmiotowych, jakim jest między innymi prawo do żądania usunięcia danych. Panie Piotrze, a pana zdaniem i zdaniem GIODO, no a co z szyfrowaniem? Jak zaszyfrujemy te dane, to one przez przypadek nie staną się zbiorem bitów, bajtów, jedynek, zera, a nie danymi osobowymi? No właśnie, dzień dobry. Proszę państwa, jedno słowo o blockchainie, zanim odpowiem na pytanie. To nie jest pierwsza technologia, która wiele zmienia, wiele od niej oczekujemy, prawda? Mamy kolejne te buzzwords, które się pojawiają i jakby możemy prześledzić, jak wyglądał rozwój poszczególnych technologii i wpływu na prywatność czy na ochronę danych osobowych. I tutaj tak samo będziemy musieli podejść do nowego zjawiska w tym sensie, że musimy bardziej patrzeć nie tyle na takim poziomie generalnym, co na płaszczyźnie zastosowań. I to będzie ważne, żeby zidentyfikować te elementy, które mogą być niezgodne bądź mogą wywoływać wątpliwości. Ale panie mecenasie, zadał pan pytanie, które jest dzisiaj kluczowe, bo powiem szczerze, chodzę na różne konferencje i co chwilę słyszę zdanie, które z perspektywy organu ochrony danych osobowych mnie zatrważa. Zatrważa jeszcze bardziej z perspektywy RODO, które przypominam, będziemy stosowali bezpośrednio od 25 maja przyszłego roku. Zdanie, które brzmi tak, jeżeli zaszyfrujemy dane, to już nie mamy do czynienia z danymi osobowymi, więc no jeżeli nie mamy danych osobowych, to nie musimy stosować przepisów o ochronie danych do tych plików, które posiadamy, tak długo jak te dane są zaszyfrowane. I z jednej strony to wydaje się wygodne, prawda? No bo nie mam wtedy żadnych obowiązków. Z drugiej strony takie podejście nie uwzględnia współczesnego podejścia do danych osobowych.
Proszę Państwa, dane osobowe będą tymi danymi nawet wtedy, kiedy są zakodowane i tutaj RODO wprowadza nową kategorię danych osobowych, to są tak zwane dane pseudonimowe. Po polsku to brzmi nieszczęśliwie, ale właśnie ta kategoria jest po to, żeby pokazać, że są pewne kategorie danych osobowych, które mają szczególny charakter, chociażby przez to, że je zakodowaliśmy, szeroko rozumiejąc, zaszyfrowaliśmy, one nadal są danymi osobowymi. Szyfrowanie jest jedną z metod zabezpieczenia danych, między innymi, i tak powinniśmy na to patrzeć. Z tej perspektywy zaszyfrowanie danych nie wyłącza stosowania przepisów o ochronie danych osobowych, co szczególnie ma znaczenie wtedy, kiedy te dane są transferowane za granicą, wtedy, kiedy są na przykład przetwarzane w ramach usług chmurowych. No dobrze, to może panowie, bo nie macie takiego z kolei poczucia, ja mam, bo jestem taki na rozdroże, jestem prawnik, ale jestem prawnik od technologii, że zderzenie z prawa z technologią to albo prawnicy wymuszą na technologii step back, w co nie wierzę, albo no, mamy jakieś po prostu totalne zderzenie kultur, świata i pojęć. Jak państwo patrzycie z punktu rozwiązań technologicznych na tego typu wymagania RODO, które no pojawiają się z całym aparatem państwa za nimi stojącym? Ja bym chciał, jeśli mogę, dzień dobry państwu, chciałbym się ustosunkować jeszcze do jednej do tej kwestii tutaj, bo też powtarzam tą kwestię, którą zasłyszałem dosłownie tydzień temu, że dana osobowa, która jest zaszyfrowana, nie jest już daną osobową i co więcej usłyszałem to od prawnika, więc nie wymyśliłem sobie tego, jako osoba bardziej taka w świecie osadzona technicznie. My to sekundę temu też przed panelem usłyszeliśmy, rozmawialiśmy z jednym z prawników i czy panów, który rozmawiał z prawnikami, powtórzył dokładnie to samo. Więc macie tego samego prawnika. Nie. Tutaj też organizuję takie różne spotkania na styku świata IT i świata poza IT, tak, który się nazywa Cloud Infra i tam mieliśmy właśnie dwóch mecenasów zaproszonych i oni się jakby zgodnie wypowiadali co do szyfrowania. To jest cudownym pro Państwa systemem. Ale dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że technologia musi się ustosunkować do prawa. A jak się ma ustosunkować do prawa, jak niejasny jest jakby litera prawa, czy jakby jej wykładnia, jeżeli tutaj słyszymy jednak mimo wszystko rozbieżne stanowiska. Ja mogę od strony technologicznej powiedzieć, możemy zrobić, możemy zaszyfrować dane, nie ma problemu. Możemy zaszyfrować storage, czyli tam, gdzie składujemy dane, nie ma problemu. Tylko problemem jest to, czy rozwiązujemy tutaj jakieś problemy prawne, przystosowanie się do prawda, tych legislacyjnych rzeczy. I to jest punkt wyjścia dla mnie, jako osoby bardziej technicznej, konsultanta od takich technologii, które rozważamy pod kątem spełnienia wymagań do RODO. Więc ja mogę powiedzieć, mamy technologie, które możemy użyć, ale czy one faktycznie rozwiązują na punkcie prawnym problemy? No to już jestem teraz nieprzekonany. Ja myślę, dzień dobry państwu, ja myślę, że będzie potrzebny jakiś rozsądny kompromis między tymi wytycznymi prawnymi i tym, co można osiągnąć przy pomocy technologii. I tu liczymy bardzo na państwa opinie z GIODO i wytyczne również nadchodzące z Unii Europejskiej. Wiemy, że są prowadzone w różnych krajach prace z tym związane i myślę, że tego typu tematy jak właśnie blockchain również są w jakiś sposób dyskutowane. Rzeczywiście technologia może pomóc w wielu elementach. RODO jest bardzo szerokim tematem i wiele technologii ma zastosowanie, chociażby różnorodne technologie z zakresu bezpieczeństwa, ale również z zakresu zarządzania danymi, czym w Konvolcie się zajmujemy. Natomiast my cały czas tak naprawdę czekamy na ostateczne wytyczne, na sugestie również na poziomie poszczególnych regionów, poszczególnych krajów. Jak to będzie wyglądać? Czy pojawią się akty wykonawcze, czy pojawi się wykładnia, do której będziemy musieli się dostosować? Myślę, że podobnie jak inne firmy technologiczne jesteśmy w stanie bardzo dużo zrobić, żeby do tych wykładni się dostosować. No właśnie, słusznie pan zauważył, że my w tym przypadku GDPR czy w przypadku RODO nie gonimy Europy. Wszystkie kraje członkowskie stoją przed tym samym problemem i tutaj należy liczyć na wykładnie i wspólne wypracowanie mechanizmów interpretacji tego prawa. Natomiast jak podchodzimy do szyfrowania danych, ja myślę, że należy do tego podejść bardzo racjonalnie. To jest po prostu narzędzie informatyczne, które prawidłowo zaimplementowane przyniesie korzyści, których oczekują odbiorcy.
To może płynnie przejdziemy do kolejnego pytania, które miało być pytaniem numer jeden i które mnie osobiście gdzieś tam pasjonuje, bo ja się non-stop spotykam z takimi ofertami sprzedażowymi. Nasze rozwiązanie jest gotowe na RODO. RODO ready, GDPR ready i tak dalej. Tak sobie myślę na Boga, co to oznacza. I czy możecie pomyśleć, panowie, bardziej od strony biznesowo-technologicznej, co przez to rozumiecie, a panowie od strony prawnej, co przez to rozumiecie, że dane rozwiązanie jest gotowe na rozporządzenie o danych osobowych? Może po kolei. Ja myślę, że co to znaczy gotowe do RODO? Ja myślę, że to jest zestaw funkcjonalności, które prawidłowo zaimplementowane w organizacji pozwolą sprostać ustawie przede wszystkim. Znaczy nie ma takiej sytuacji, że samo narzędzie informatyczne rozwiąże wszystkie problemy. To musi być współpraca między użytkownikami, pewną polityką organizacji, edukacją użytkowników i potem zaimplementowanie pewnych mechanizmów informatycznych, które pozwolą sprostać ustawie. Ja myślę, że nie ma jednego rozwiązania, patrząc od strony vendora, które adresuje wszystkie obszary związane z RODO czy też GDPR-em i zawsze tak naprawdę jest to na poziomie integratora, który powinien zaoferować bardziej spójne podejście, żeby zaadresować wymagania prawne. Natomiast to, co czasami widzimy w ofertach marketingowych, takiej komunikacji marketingowej o rozwiązaniach, które są GDPR ready, no to jest tak naprawdę zestaw artykułów RODO, które są zaadresowane przez jedno konkretne narzędzie, czy też jedno konkretne rozwiązanie. I niestety później trzeba to dostosować do sytuacji konkretnej instytucji, do konkretnej firmy, gdzie są pewne uwarunkowania prawne, jest pewna opinia prawników pracujących dla tej instytucji i tak naprawdę jest to w jakimś sensie rozwiązanie szyte na miarę, dostosowane do potrzeb danej instytucji czy też danego klienta. Myślę, że nie ma rozwiązania na rynku, które jest zgodne na dzień dzisiejszy z RODO, co pokazuje choćby wykładnia prawa, tak? Jak można być zgodnym, jeżeli nie wiadomo, jaka jest tak de facto ta wykładnia? Powiedziane było, zostało, że w różnych krajach, łącz nas to, że w Unii Europejskiej generalnie to prawo obowiązuje, ale tak de facto zapisy końcowe, no to każdy kraj stworzy oddzielnie. I najbardziej zaawansowane prace są w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, we Francji, gdzie ta legislacja ma troszkę większą tradycję. No, u nas te prace jeszcze nadal trwają. Zatem nie można mówić o żadnym rozwiązaniu, że gwarantuje spełnienie zapisów RODO. Możemy mówić w pewnym przybliżeniu, że te zapisy będą spełniane. I tutaj na przykład operatorzy, czyli operatorzy chmurowi na przykład, tak, przetwarzający dane, mogący przetwarzać dane osobowe, zrzeszyli się w coś, co się nazywa CISP, CISPE tak naprawdę, czyli Cloud Infrastructure Service Provider in Europe. I oni w tej organizacji deklarują, że spełniają właśnie rozporządzenia, zapisy rozporządzenia GDPR, ale ponownie to jest ich deklaracja, nie zweryfikowana przez jakieś instancje nadrzędne, kontrolne, więc ufamy, że tak jest, ale tak de facto w umowie na przykład z jakimś dostawcą chmurowym my musimy mieć osobne zapisy w razie czego, gdyby na przykład był wyciek danych. Musimy mieć zapis, że oni nas powiadomią, że powiadomią też GIODO na przykład w naszym przypadku. Więc jedno to deklaracja, a drugie to faktyczna egzekucja tego prawa. Co jeszcze? Jak możemy poznać, czy dane rozwiązanie spełnia GDPR? Dostosowane jest ISO 27018 pod kątem właśnie chmurowym i tutaj można oczekiwać, że faktycznie ISO będzie weryfikować takie rozwiązania, będzie przyznawane czy update'owane, uaktualniane dla tych rozwiązań, które faktycznie spełniają tego typu zapisy. Natomiast ja jestem akurat reprezentantem firmy, która daje rozwiązania, czy jakby produkty, rozwiązania, które no, nie podlegają pod ISO 27018. ISO 27018 daje się usługodawcom, tak, czy firmom, a nie rozwiązaniom. Więc ponownie nie ma jakiejś takiego certyfikatu na dzień dzisiejszy, żeby powiedzieć RODO Certified, tak, żeby
potwierdzić, że faktycznie to rozwiązanie spełnia zapisy RODO. To możemy tylko sprawdzać sobie względem, to jak jeden z prawników powiedział, bierzemy konkretną daną, sprawdzamy względem, bierzemy konkretne zastosowanie i dla tej pary sprawdzamy, czy zapisy RODO są spełnione. I wtedy faktycznie mamy pewność, że jest okej. To ja po kolei. Ja tak sobie teraz myślę, jak słucham Państwa, że to rozporządzenie rozpoczyna swoje stosowanie, obowiązywanie i skutek w maju 2018 roku i że ten maj 2018 roku możemy porównać do rozpoczęcia takiej wielkiej, wytwornej imprezy, której nigdy wcześniej w Unii Europejskiej nie było. Co robimy, jak idziemy na taką wytworną imprezę? Musimy sobie nabyć garnitur, tylko mamy dwie opcje. Możemy sobie kupić garnitur, zrobić go na miarę, albo możemy taki garnitur dopasować. Możemy sobie zmodyfikować ten, który już mamy. I to, o czym pan powiedział, mecenas, to trochę mi przypomina tą sytuację, w której mamy już garnitur i chcemy go sobie odświeżyć, chcemy go sobie dopasować. W związku z tym kupujemy produkt, który jest takim dopasowaniem. W mojej ocenie nie jest to możliwe. Jeżeli każda organizacja chce się dostosować do ogólnego rozporządzenia, rzeczywiście dostosować swoją działalność do ogólnego rozporządzenia, powinna po prostu kupić sobie garnitur na miarę. Dlaczego? Dlatego, bo bardzo dużo obowiązków wynikających z ogólnego rozporządzenia jest w chwili obecnej pusta normatywnie. Co to oznacza pusta normatywnie? To znaczy, że jej prawdziwa treść normatywna determinowana jest stanem faktycznym. Jeżeli mamy ocenę ryzyka i to, jak zabezpieczamy dane osobowe, zależy od ryzyka ocenionego w określonej sytuacji, o tym, w jakim sektorze działamy. Inaczej wyglądają zabezpieczenia w sektorze bankowym, inaczej ubezpieczeniowym, a jeszcze inaczej w telekomunikacyjnym. To bez dokonania oceny ryzyka w każdym konkretnym stanie faktycznym my nie jesteśmy w stanie kupić jakichś uniwersalnych zabezpieczeń. Jeżeli mamy notyfikację naruszeń, jeden przedsiębiorca, olbrzymia korporacja, może chcieć zautomatyzować sobie system. Wiem, że jest jeden z gigantycznych banków, który mam nadzieję będę za jakiś czas mógł podawać Państwu jako wzór, który tworzy platformę zbierającą, kolektywującą wszystkie notyfikacje ze swoich jednostek, a następnie zbierającą je do kupy i podejmującą decyzję, czy ta notyfikacja powinna być po maju 2018 roku notyfikowana organowi nadzorczemu, czy nie, wyodrębniając jednostkę, która będzie odpowiadała tylko za ocenę tych notyfikacji, ponieważ ich w ciągu roku jest na przykład 200 tysięcy. Przy ogromnych korporacjach tak jest. W związku z tym to są wszystko, mamy ocenę skutków dla ochrony danych osobowych. Część z korporacji może chcieć proces zautomatyzować, nakładając jakiś automatyczny element w ramach tworzenia określonego projektu, produktu, oceny skutków. Część może dokonywać tego tradycyjnie po prostu, jako element jakiejś procedury. W związku z tym tego też nie jesteśmy w stanie dopasować do każdej organizacji. Więc jeżeli ktoś pyta mnie o zdanie, to moim zdaniem nie da się dopasować garnituru. Trzeba kupić nowy garnitur zrobiony dla nas na miarę, czyli skorzystać z usług podmiotu zewnętrznego, albo samemu sobie ten garnitur uszyć, czyli skorzystać z własnych zasobów, które mamy we własnej organizacji. To ja jako przedstawiciel organu ochrony danych osobowych nie będę taki radykalny, bo od razu usłyszałbym zarzut, że tutaj promuję tylko pewną część rynku. Proszę Państwa, to może tak a propos tych sporów interpretacyjnych. Jest jasne, dane zaszyfrowane są danymi osobowymi i to jest stanowisko wszystkich organów ochrony danych osobowych w Europie. Jakby to chciałbym wyraźnie powiedzieć. Czyli gdziekolwiek Państwo pojedziecie w szerokim obszarze Unii Europejskiej, ale i szerzej, tak to jest interpretowane. Teraz jeśli chodzi o przygotowanie. Oczywiście trudno jest powiedzieć tak, że świadczymy usługę, która w pełni spełnia wymogi ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Nikt odpowiedzialny nie może zagwarantować dzisiaj, że ta usługa w pełni spełnia wszystkie elementy, które przewiduje rozporządzenie, ale to nie znaczy, że możemy się poddać i powiedzieć, no to trudno, czekajmy, co tam się będzie działo, co ustawodawcy krajowi wymyślą. Dlaczego? Dlatego, że podstawowe obowiązki w rozporządzeniu już są.
te przepisy krajowe w gruncie rzeczy z tej perspektywy tego, jakie obowiązki ciążą na przedsiębiorcach, nie będą miały kluczowego znaczenia. I to jest ważna rzecz, bo mamy jeszcze niecały rok, więc w procesie inwestycyjnym to już jest bardzo późno. I to zarówno wtedy, kiedy dostosowujemy to, co mamy, jak i jeżeli planujemy większe inwestycje. Jakby tutaj nie wykluczam żadnej z opcji, bo wydaje mi się, że to wszystko zależy od okoliczności funkcjonowania danego podmiotu. I tutaj zmierzam do kolejnego elementu. Bardzo często mówi się, że RODO to jest rewolucja i bardzo dobrze, bo to zwiększa świadomość nowych obowiązków, ale proszę Państwa, to nie do końca jest rewolucja. Po pierwsze zasady, takie podstawowe zasady, jak te dane mają być przetwarzane, są w gruncie rzeczy podobne, bo to jest budowane na dorobku, który był rozwijany na świecie przez ostatnie 40 lat. Zmienia się podejście. Odchodzi się od tego, że mądry ustawodawca, tak jak dotąd w Polsce, określał nam wszystkie wymogi techniczne i organizacyjne. Ja bardzo często poruszam się w świecie międzynarodowym, przez lata funkcjonowałem jako Mr. Password, bo polskie prawo wymaga, aby na poziomie podwyższonym hasło, jeżeli uwierzytelniamy się w systemie poprzez identyfikator i hasło, miało 8 znaków odpowiedniej składni. Znają to Państwo? Polskie prawo wymaga. I teraz możemy dyskutować, czy standardy, czy zmiana hasła, tak, czy to jest zasadne, czy nie. No ale polskie prawo tego wymaga i z perspektywy wielkiej korporacji, ja często zajmuję się międzynarodowymi transferami danych, no to jest dyskusja, czy z perspektywy polskich spółek należy zmieniać centralny system, gdzie nikt nie przewidział, że hasło ma mieć 8 znaków, tylko ma 7 i jest zmieniane nie co 30 dni, tylko co 60. Tego dylematu na gruncie RODO już nie będzie. Bo prawo nie będzie i tutaj nie będzie aktów wykonawczych, które będą odpowiednikami tego, co mamy w tej chwili w Polsce. Prawo nie będzie tak szczegółowo określać wymogów. Tutaj będzie dużo większa elastyczność i tutaj pan dyrektor w pełni ma rację. Jeżeli elastyczność, to musimy w dużo większym stopniu ocenić zagrożenia, ryzyka i zastosować odpowiednie środki, co w momencie, jak patrzymy na zarządzanie ryzykiem, zarządzanie informacjami, to w gruncie rzeczy nic nowego, jak patrząc tak szeroko, ale z drugiej strony to się wiąże z większą odpowiedzialnością. Bo jeżeli ja mam większą swobodę, to wtedy też muszę wykazać zgodnie z nową zasadą rozliczalności, którą przenika rozporządzenie, muszę wykazać, że właściwe podjąłem decyzje i wprowadziłem właściwe mechanizmy w organizacji. I z tej perspektywy dostawcy usług są niezwykle ważni już w tym momencie, bo oni projektując usługę teraz muszą brać pod uwagę to, co jest wiadome, jakie obowiązki będą wynikały z rozporządzenia za te kilkanaście miesięcy. Mogę słowo jeszcze? Możesz, no. Oczywiście. Jako resort, który projektuje przepisy. Jak najbardziej racja, oczywiście nie czekajcie Państwo na nasze działanie, dlatego bo 80% regulacji znajduje się w ogólnym rozporządzeniu. I rzeczywiście absolutnie nasza ustawa o ochronie danych osobowych nie może nakładać dodatkowych obowiązków. Dla biznesu nie, absolutnie żadnej rewolucji tam Państwo nie znajdą. Z jednym wyjątkiem, przepisów sektorowych. Przepisy sektorowe tworzone, które będą szły razem w pakiecie z ustawą, niektóre przepisy rewolucjonizują sektory. I na to Państwo oczywiście mogą czekać. Jeżeli mamy sektor ubezpieczeniowy i na przykład rozluźniamy rygor formy. Dzisiaj pewne działania wymagają formy pisemnej. My wprowadzamy zgodę wyraźną, ale nie pisemną. To otwiera drogę dla digitalizacji sektora ubezpieczeniowego, który w Polsce raczkuje. Jest na samym końcu wszystkich sektorów ubezpieczeniowych w Unii Europejskiej. Więc są takie rozwiązania legislacyjne, drobne, które coś nowego wnoszą. Ale tak jak mówię, to są przepisy sektorowe, które będą podążały odrębnym pakietem legislacyjnym. Natomiast sama ustawa o ochronie danych osobowych z pewnymi wyjątkami, jak nie wiem, zgoda rodzica na przetwarzanie danych osobowych dziecka, gdzie rzeczywiście obniżenie wieku ma znaczenie dla biznesu, jak obniżenie wysokości kar dla administracji publicznej, ona rzeczywiście żadnej rewolucji, jak certyfikacja i mechanizmy, procedury certyfikacji, to z wyjątkami ta legislacja nie przyniesie dla biznesu żadnych nowości, żadnych rewelacji i nie czekajcie Państwo na te działania legislacyjne, tylko już teraz wdrażajcie to rozporządzenie.
To ja jeszcze dodam, bo to jest ważne w tym momencie, że rozporządzenie, ogólne rozporządzenie zbudowane jest na trochę bardziej skomplikowanym mechanizmie niż tylko tak jak prawnicy uwielbiają. Jest obowiązek, należy go spełnić, jeśli nie spełniasz, to jest jakaś kara, prawda, jest sankcja. To rozporządzenie tak w teorii regulacyjnej w jakimś tam zakresie moglibyśmy próbować nazywać rozporządzeniem tak zwanym inteligentnym, nie do końca to jest prawda, ale ono daje narzędzia, żeby zapewnić zgodność. I jak spojrzymy na te różne obowiązki, które przewiduje rozporządzenie, to warto na to spojrzeć jako narzędzia, które mają ułatwić zapewnienie zgodności. I tutaj dwiema grupami tych narzędzi są mechanizmy samoregulacyjne, bardziej koregulacyjne, coś czego w polskim prawie ochrony danych osobowych dotąd w zasadzie nie było, czyli kodeksy postępowania, kodeksy branżowe, również jeśli chodzi o dostawców chmury, którzy na poziomie europejskim pracują nad takimi kodeksami, ale również mechanizmy certyfikacji, które oczywiście znamy, ale nie znamy w odniesieniu do ochrony danych osobowych. Te dwa instrumenty będą potencjalnie mogły mieć istotne znaczenie również z perspektywy dostawców usług, dlatego że one będą pewnym dowodem na zapewnienie zgodności. I już z tej perspektywy warto o tym pamiętać. Oczywiście w tej chwili nie ma kodeksów, ani nie ma mechanizmów certyfikacji, które mogą nam odpowiedzieć na pytanie, czy to jest zgodne z RODO, czy nie. To może w takim razie takie pytanie, które też nurtuje, bo my wszyscy żyjemy w świadomości tej daty, która tutaj padła, 25 maja 2018, no ale rozporządzenie, proszę Państwa, weszło w życie 24 maja 2016. Ono weszło w życie rok temu. I czy teraz słynne klauzule w umowach na przykład wdrożeniowych czy utrzymaniowych, że dostawca jest zobowiązany do zapewnienia rozwiązania zgodnie z wymaganiami prawa i odłóżmy na razie, co to do końca oznacza. Załóżmy, że jesteśmy instytucją, mamy system i mówimy, ok, to my chcemy, żeby nasz system informatyczny usuwał dane. Do tej pory nie usuwał, a teraz będzie miał taki wymóg. Czy taki obowiązek można Państwa zdaniem, albo czy spotkaliście się w Waszej karierze, waszych postępowaniach biznesowych, że klienci już teraz mówią, ok, ponieważ rozporządzenie weszło w życie rok temu, skuteczność ma za rok, ale w tym okresie przejściowym już teraz żądamy na podstawie umów wdrożeniowych czy umów utrzymaniowych, żebyście dostosowali swoje rozwiązania do standardów europejskich? Przyznam się, że nie spotkaliśmy się jeszcze z takimi żądaniami, zwłaszcza, że reprezentując vendora, nasze umowy z klientami opierają się na pewnych ustandaryzowanych warunkach wsparcia. Zarówno w naszych umowach, jak podejrzewam, jak u innych vendorów jest zdefiniowana siła wyższa, między innymi wymieniająca zmiany prawne, tak? Więc nie spotkaliśmy się. Nie wiem, czy to jest wystarczające, jak gdyby zabezpieczenie przed podobnymi żądaniami ze strony klientów. Aczkolwiek to, co mogę powiedzieć ze strony Commvolta, my bardzo usilnie pracujemy nad tym, żeby zapewnić narzędzia do zapewnienia zgodności w zakresie zarządzania danymi, tak żeby pomóc naszym klientom i instytucjom państwowym być zgodnym w tym zakresie z GDPR-em. Z naszej strony też się nie spotkaliśmy jeszcze z takim żądaniem, żeby usunąć dane, natomiast myślę, że to będzie, może nastąpić dosyć lawinowo, bo wystarczy, że jakaś osoba taka bardziej aktywna będzie chciała przetestować GDPR i potem uda się z tym do mediów, może się zrobić dosyć głośno i taki precedens na rynku się zrobi i następny, ruszy to później lawinowo, tak, dla przykładu ktoś będzie chciał coś pokazać, udowodnić i to się stanie głośne. Zawsze jakoś tak precedens może stworzyć tutaj moim zdaniem falę. Natomiast dopóki to się nie zdarzy, myślę, że to będzie spokojny etap. Też zastanawia mnie to i tutaj też nie znam jakiejś takiej interpretacji, może tutaj panowie też pomogą. Czy zapomnienie danych, to koniecznie musi być wykasowanie tej danej, bo zwróćcie panowie uwagę, że dyski magnetyczne, zaznaczymy jako skasowane, one tak de facto tam dalej są. Można by było je odzyskać. Więc zdefiniujmy, na jakim poziomie one mają być skasowane, czy faktycznie w ogóle zupełnie dysk trzeba by było poszatkować, to by było faktyczne wykasowanie danych, czy może po prostu nieużywanie tych danych, to już jest kwestia zapomnienia i później wycofanie jej wraz z dyskiem. Więc definicja zapomnienia danego użytkownika może być też na wielu poziomach.
To jeszcze szybciutko uzupełnię głos vendorów. My też nie spotkaliśmy się jeszcze z taką sytuacją, żeby były jasne wymagania na wprost odnośnie spełnienia wymagań. Natomiast klienci bardzo często już o to pytają i mają z tyłu głowy tą świadomość, że za chwilę już trzeba być gotowym na to. Natomiast też rynek z naszej perspektywy przygląda się i jakby czeka na to, co się wydarzy, na ten pierwszy, że tak powiem, precedens, który pokaże, jak naprawdę działa to w rzeczywistości. Tego się boję, powiem szczerze. Jeżeli będziemy czekać do maja 2018 roku. Oczywiście... Niewątpliwie tak, to jest duże ryzyko. Proszę Państwa, nie bez powodu. Ja tak na konferencjach, gdzie omawiamy, co niesie ze sobą RODO, tak spotykam się mniej więcej raz na tydzień od roku z różnymi grupami i trochę, ja wiem, że trochę naiwnie do tego podchodzę, ale to trochę wymaga jednak bardziej proaktywnego podejścia dostawców usług. Z tej perspektywy, biorąc pod uwagę, kto jest klientem, jakby nie zawsze mamy też duże podmioty, które są w stanie zapewnić sobie obsługę prawną, która im wykaże te punkty, które muszą zmienić, ale standard tworzą dostawcy wtedy. To dotyczy zarówno tych lokalnych, jak i globalnych, zresztą to samo mówię na spotkaniach z tymi globalnymi. I kto, jeśli właśnie nie dostawcy, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, na pewno w procesie wdrożenia i tutaj nie chciałbym, żebyśmy skoncentrowali się tylko na prawie do zapomnienia. W ogóle samej nazwy nie lubię, bo to więcej obiecuje niż daje, jak przyjrzymy się dokładnie, o czym mówimy, tylko żebyśmy spojrzeli na cały proces zapewnienia zgodności, bo bez dwóch zdań mówimy o pewnym procesie, a tak naprawdę o pewnym procesie, który powinien mieć charakter ciągły, jeżeli poważnie podejdziemy do wszystkich zasad, o których mówi ogólne rozporządzenie, co w gruncie rzeczy nie jest też niczym nowym, jeżeli patrzymy z perspektywy zarządzania informacjami w organizacji. Jakby tutaj zaczynamy mówić nawet bardzo podobnym, jeżeli nie tym samym językiem. I wydaje mi się, że to jest ta rewolucyjna zmiana, że być może będzie nawet łatwiej zapewnić zgodność, ale nie możemy się za to zabrać, nie możemy się za to zabrać dopiero w maju 2018 roku. Czy ja teraz prawnie mogę żądać od dostawcy, drogi dostawco, rozporządzenie weszło w życie rok temu, już teraz twój system powinien być zgodny. No właśnie, tutaj pojawia się problem i ja mam doświadczenia na gruncie przepisów o ochronie danych mówi się o umowie powierzenia, jakby taki element związany z ochroną danych osobowych, który może być elementem umowy o świadczenie usług. I to jest tak, jeżeli zawieramy często umowę już w tym momencie albo przedłużamy umowę, często okres, na który ona jest zawierana, będzie dotyczył już po wejściu w życie, już po skutecznym tak rozpoczęciu. Tak będzie z każdym nowym systemem de facto. No właśnie. I teraz tak, czy możemy wymagać, aby w tej chwili spełniane były wszystkie wymogi? No nie, obowiązek jeszcze na nikim nie ciąży. My musimy się dostosować przez ten okres, czyli przez te dwa lata od maja 2016 roku. I teraz popełniane są błędy w umowach powierzenia, gdzie na przykład wymaga się spełnienia już pewnych obowiązków, których jeszcze nie ma. One są w tym sensie, że musimy być gotowi, ale tak naprawdę na przykład osoba nie może skutecznie żądać realizacji takich uprawnień, więc tutaj mamy różne możliwości, aby przewidując te narzędzia funkcjonalności, żeby wydłużyć okres bądź zawiesić tak, skuteczność tych przepisów. Mamy dużo większą rolę obecnego administratora bezpieczeństwa informacji, w przyszłości inspektora ochrony danych, który będzie też miał dużo większą rolę w kontaktach ze światem zewnętrznym, gdy musimy nim informować, no teraz nie musimy. Czyli też w umowie jakby musimy zmapować zmiany, które następują, zmapować też, kiedy one muszą być wdrożone, jak musimy ten proces przeprowadzić tak, żeby one rzeczywiście były w takim sensie, żeby to funkcjonowało w maju, bo to nie jest tak, że od 25 maja 2018 dopiero zaczynamy. W tym momencie zgodnie z rozporządzeniem my już powinniśmy zapewnić zgodność. Oczywiście zdaję sobie sprawę z realiów i że te procesy, jeżeli my o tym mówimy teraz, to często już jest bardzo późno, bo to trzeba było rok temu, dwa lata temu, prawda? Ale mimo wszystko musimy dążyć do tego, żeby zapewnić jak największym stopniu zgodność z nowymi przepisami już w maju 2018. Chciałbym tylko jeszcze dodać, zanim króciutki komentarz. Sprawdzałem dosłownie dzisiaj zgodność dostawców chmury publicznej z GDPR-em i Amazon, który jest najpoważniejszym graczem na rynku, ma na swojej stronie napisane, że w maju przyszłego roku będzie spełniał GDPR.
Tylko że Amazon jest w Privacy Shield, to tak trochę wchodzimy jeszcze w inny obszar, o którym nie możemy wchodzimy, porozmawiać. Proszę, nie wchodzimy. Ale dlaczego nie? Czas. Ja jeszcze chciałem w dwóch słowach odpowiedzieć na pana pytanie, bo pan pytał o to, czy prawo do bycia zapomnianym to również prawo do usunięcia danych z kopii zapasowych. Rozporządzenie niestety tak mówi, literalnie. Słowo kopia zapasowa jest użyte w rozporządzeniu i mówi o tym, że prawo do bycia zapomnianym, bardzo dobrze powiedziane, że to jest więcej obiecuje niż daje, dlatego, bo jeżeli spojrzymy na to, kiedy prawo do bycia zapomnianym może być zrealizowane, to 80% osób może się wyłączyć z tego prawa, bo ma jakąś inną przesłankę do przetwarzania danych osobowych, choćby prawnie uzasadniony interes. W każdym bądź razie jeżeli rzeczywiście to prawo będzie aktywne w danym stanie faktycznym, to wtedy z punktu widzenia GDPR-u powinno również obejmować usunięcie kopii zapasowych. Natomiast wiem, co już pan chce powiedzieć. Pan chce powiedzieć, że to jest niemożliwe technicznie do rozwiązania. Znaczy, że bez narażenia przedsiębiorcy na koszty w postaci zniszczenia nośnika. Miałem spotkanie ostatnio z informatykami od nazw MC na ten temat, bo my mamy ten sam problem. Ustawodawca krajowy, my też jesteśmy cyfryzacji, też jest administratorem baz danych. I my nie tylko projektujemy przepisy, ale jeszcze koordynuje zmianę wszystkich systemów informatycznych w kraju, administrowanych przez ministra cyfryzacji w kierunku zgodności z GDPR-em. I my mamy ten problem jako administrator, nie tylko jako projektodawca. I oni wyszukują, starają się rzeczywiście znaleźć jakąś technologię, która pozwoli usunąć, tylko że problem polega na tym, że to musi być technologia, która pozwala na usunięcie rekordów z kopii zapasowej. A usunięcie określonego rekordu jest możliwe tylko wtedy, jeżeli odpowiednią technikę nadpisywania się obierze. No i tutaj moglibyśmy długo już rozmawiać na ten temat. Ja pozwolę sobie tylko dodać, no tutaj dużą rolę pełni odpowiednia definicja polityk, kopii backupowych, budowy archiwów i tak dalej, więc można jakiś kompromis tutaj znaleźć, żeby chociaż zbliżyć się do tego właśnie zapewnienia prawa do usunięcia danych osobowych, więc przy dobrej analizie danych, przy klasyfikacji danych i określenia zmiany procesu, który w tej chwili istnieje a propos retencji danych, można co najmniej zbliżyć się do osiągnięcia tego celu. Znaczy wydaje się, że mamy zgodę w jednym, że to jest dalej idący akt prawny i dalej konsekwencje tak samo dla IT, dla technologii niż cały czas jednak chyba sądzimy. I dlatego na podsumowanie dosłownie po jednym zdaniu. Kiedyś Microsoft powiedział, że będzie ich to kosztować 5 miliardów dolarów dostosowanie wszystkich systemów do danych osobowych. Państwa zdaniem w takiej skali 1 do 5 wpływ RODO na wasz biznes i na biznes klientów, na zmiany organizacyjne klientów, gdzie my jesteśmy w tej skali właśnie 1, czyli impact bardzo znikomy, 5, totalna rewolucja, nasza sprzedaż wzrośnie 400%. Ja mogę powołać się na rozmowy z dużymi instytucjami finansowymi i oficerami bezpieczeństwa, którzy twierdzą, że no, są bliscy osiągnięcia zgodności z taki racji, że już pracowali nad tym dłuższy czas na bazie poprzedniej dyrektywy, więc nie widzą jakoś strasznego problemu. Natomiast wydaje się, że rynek mniejszych firm, rynek firm produkcyjnych, rynek takich naprawdę małych firm, które również przetwarzają dane osobowe, no to jest rzeczywiście w tej chwili pustynia i dla nas jako Convolta, firmy, która zajmuje się zarządzaniem danymi, jest to bardzo istotne. Myślę, że mogę powiedzieć, że to jest numer 5. Podzielam zdanie, dodam tylko tyle, że właśnie z tego powodu, prawnego powodu, może być chmura publiczna dobrym rozwiązaniem właśnie dla małych przedsiębiorców, bo nie ja. Oni nadal będą oczywiście odpowiedzialni, oni są administratorem danych osobowych, natomiast procesorem będzie już wtedy usługodawca chmury publicznej. Pytanie, którego nie zdążyliśmy zadać, tak. Ale myślę, że to jest technologiczna szansa właśnie dla chmury publicznej, która może napędzić w naszym regionie też, no biznes nie ma co ukrywać, ale nie tylko chmurze publicznej jako globalnym dostawcom, ale też tym wielu data center, które są potworzone w Polsce i mogą się lepiej dostosować nawet do lokalnych uwarunkowań, sektorowych zwłaszcza. To w przypadku firmy Proget i naszego produktu skierowanego właśnie do średnich i małych przedsiębiorstw, zwłaszcza tam, gdzie wchodzi w grę bezpieczeństwo mobilne, które dzisiaj w tych firmach jest naprawdę na poziomie takim bardzo, żeby nie powiedzieć ignorowanym, co niezauważalnym, to jest dla nas też cyfra numer 5, tak?
Z perspektywy organu ochrony danych osobowych, proszę Państwa, piątka i to dla każdego, ale już tak na poważnie. Rzeczywiście rozporządzenie w zasadzie będzie dotyka większość podmiotów gospodarczych i tutaj bez względu na to, w jakim zakresie przetwarzają dane, jakie rzeczywiście problemy mogą z tego wynikać. Ale to nie znaczy, ja nie chciałbym, żeby z tego wynikało, że po pierwsze teraz same problemy będą, bo nie. W wielu sytuacjach wydaje mi się, że rozwiązania, które będzie można stosować, będą bardziej adekwatne do rzeczywiście istniejących zagrożeń. Ja wiem, że to jest trochę taki marketing RODO, ale biorąc pod uwagę to, co mamy obecnie z tej perspektywy prawnej, to tutaj rzeczywiście więcej możliwości będzie dostępnych. Druga rzecz, to wymaga pewnej odpowiedzialności dostawców. I tutaj w pełni się zgadzam i myślę, że to jest też pole dla regulacji jakichś branżowych, które mogą w dużym stopniu pomóc i zapewnić pełną zgodność, nie tylko taką stricte prawną. Ja już wszystko powiedziałem, co miałem do powiedzenia. Jeden czy pięć. Mogę tylko prosić Państwa, żeby trzymać kciuki i za organ nadzorczy, żeby się dostosował jakby do tych nowych regulacji i podołał wyzwaniom i dla legislatora i ustawodawcy krajowego, żeby podołał wyzwaniom legislacyjnym, bo ta reforma ochrony danych osobowych, proszę Państwa, to nie jest tylko wyzwanie dla przedsiębiorców. To jest też wyzwanie dla projektodawcy, ustawodawcy, administracji publicznej, stworzenia setek przepisów prawnych, wdrożenia tych przepisów prawnych i dla organu nadzorczego, żeby sprawnie móc teraz edukować i wspierać i przygotowywać się, a w przyszłości, żeby sprawnie egzekwować od państwa ten GDPR. Proszę Państwa, organ ochrony danych zawsze musi mieć ostatnie słowo. Ja powiem tylko to, że my rozporządzeniem zajmujemy się od 2012 roku. Od tego momentu, gdzie nie było wiadomo, jaki będzie efekt ostateczny, ale zajmujemy się tym już te kilka lat i w tym sensie organ ochrony danych osobowych jest coraz bardziej, coraz lepiej przygotowany, aczkolwiek nie da się tego, pomimo największej kreatywności, jaką możemy z siebie wykrzesać, nie da się tego zrobić bez odpowiednich zasobów. Ja tutaj Państwu podam jeden przykład. W ubiegłym tygodniu byłem na Data Summit w Dublinie. Irlandia jest takim centrum, prawda? Organ ochrony danych pod wpływem biznesu zwiększył swój budżet razy 3. Oczywiście Brexit ma tu swoje znaczenie, bo tutaj Irlandczycy liczą na to, że wiele tych podmiotów przeniesie się do Irlandii. Ale to świadczy o tym, jak ważna jest rola organu ochrony danych również z perspektywy branży. Bo organ, który jest profesjonalny, dobrze wyposażony, też będzie efektywniej działał tam, gdzie trzeba pomóc, wesprzeć, czasami tam, gdzie trzeba rzeczywiście nałożyć karę, chociaż to nie jest priorytetem. To dosłownie ostatnie zdanie, proszę Państwa, bo siedzimy trochę wszyscy tutaj w piątkę po drugiej stronie barykady, ale tak naprawdę taki statystyczny Europejczyk będzie mógł się poczuć trochę bezpiecznie, jeśli chodzi o ochronę danych osobowych, prawda? No tutaj się chyba musimy zgodzić. I jest to standard, który już w tej chwili widać, zaczyna promieniować, tak jak dyrektywa w latach 90. promieniować na cały świat. Znaczy, muszę przerwać, trzymając się planu, więc bardzo, bardzo dziękuję. No, wyzwanie mamy, intensywny rok przed każdym z nas. Życzę Państwu, żeby te obroty były 500%, a pozostałym, którzy będą ofiarami tych 500%, życzę, żeby to zrobić przynajmniej z taką korzyścią, żeby organizacje rzeczywiście wimplementowały to w szeroko pojętą gdzieś politykę bezpieczeństwa, a nie zrobiły tylko ćwiczenie, dlatego że ktoś tam szalony w Brukseli kazał zrobić jakieś ćwiczenie. Bardzo dziękuję.